Dzień dobry, nazywam się Agata Wiatrowska i to jest mój podcast Z wiatrem w grzywie, w którym opowiadam o rozwoju i o tym, co on może wnieść w Twojej codzienności. Dzisiejszy odcinek będzie o wewnętrznych paradoksach. I to jest taki obszar, który jest jakoś dosyć często, na niego natrafiam w różnych wątkach rozwojowych, zupełnie z nim niezwiązanych. I chcę go trochę przybliżyć. Już zaczęłam na ostatniej mocnej rozwojowej kawie o nim mówić, bo to nic innego jak energia, między innymi trickstera. Tak się mówi na taki archetyp w nas, który się jakby znajduje, który ma kilka cech, o których powiem. Też można sobie zajrzeć do tej mocnej rozwojowej kawy, którą podlinkuję w notatkach do tego podcastu. Ale od początku. My mamy jako ludzie taką skłonność do tego, żeby myśleć o sobie jednolicie. Czyli jesteśmy jacyś, ewentualnie chcemy to zmienić i wtedy z jednego zmieniamy na drugie. Natomiast im dłużej się rozwijamy, im większe jakby gdzieś chcemy przed sobą też stawiać wymagania lub świat stawia przed nami większe wymagania, tym okazuje się, że jest potrzebne łączenie coraz większych przeciwieństw. I w wielu zresztą nurtach rozwojowych się mówi o tym, że gdzieś tam w tym ostatecznym jakby celu takim rozwojowym jest połączenie jak największej ilości przeciwieństw. I mi to zawsze przypomina te momenty, kiedy się robi coś z końmi, czy w ogóle jakby pracuje z końmi, bo one jako też symbol życia po prostu pokazują, że nie da się być tylko jakimś, znaczy można, ale wtedy jakby gdzieś są jakieś z tym ciągle problemy, z jednej strony kontinuum, czyli bywa tak, że potrzebujemy być łagodni, a bywa tak, że potrzebujemy być stanowczy. Są momenty, kiedy ważna jest technika i jest bardzo dużo momentów, kiedy ważna jest relacja. I jak się tylko zamykamy trochę jak koń z klapkami na oczach i jedziemy w jakiejś takiej utartej kolinie i przestajemy patrzeć, co jest w danym momencie potrzebne, co z tej sytuacji wynika, to zaczyna się ta współpraca nam gubić. Można powiedzieć, że na jakimś poziomie koń wymaga od nas łączności z bardzo szeroką gamą wewnętrznych możliwości, wewnętrznego potencjału, co zresztą jest właśnie podstawą też programów rozwojowych z końmi. Czyli to nie są takie, taka teoria sobie amuzom, że potrzebujemy mieć kontakt z przeciwieństwem, z różnym, tylko to się przekłada na codzienne takie funkcjonowanie, tak? Czy po prostu życie. I teraz wracając właśnie do energii trickstera, on łączy w sobie kilka takich cech, które właśnie pokazują, w jaki sposób można te wewnętrzne paradoksy łączyć. I pierwszą cechą jest to, że trickster porusza się i w ogóle można powiedzieć, że zaprasza do poruszania się pomiędzy kontrastami. W kartach pracy, które są do tego odcinka, można sobie je pobrać. Jest link na stronie Horses. Ja zapraszam do takiego właśnie ćwiczenia, w którym można znaleźć jakąś swoją cechę, z którą na przykład jesteśmy, do której się jesteśmy bardzo przywiązani i ciężko nam ją, że tak powiem, odpuścić albo sobie wyobrazić, że moglibyśmy mieć też przeciwieństwo tej cechy i popracować z nią, jaki jest jej kontrast, co jest po przeciwległej stronie tej mojej cechy. I przyjrzyjmy się na przykładzie. Weźmy taką cechę jak empatyczność. Ja mogę się postrzegać jako osoba empatyczna, która w większości sytuacji wyczuwa, co się dzieje też nie tylko ze mną, ale też z drugim człowiekiem i potrafi jakoś na to sensownie zareagować. A jaki byłby do tego kontrast? Po drugiej stronie empatyczności jest coś, co jest niewzruszone, oziębłe, może też trochę tak
takie surowe, jest jakiś rodzaj surowości, takiego nieporuszenia tym, co się dzieje z drugą istotą, człowiekiem czy sytuacją. I teraz triksterowska energia jest właśnie, łączy te paradoksy. Czyli jeśli ja jestem w jakiejś sytuacji, w której bardzo dużo tej empatii, obdarzam tą empatią jakąś, o na przykład osobę, to mój trickster może się włączyć i powiedzieć: weź już, starczy. Poradzi się sama. Lub odwrotnie, tak? Czyli jeśli ja bym postawiła sobie jako swoją taką główną cechę właśnie, to właśnie taką ziemłość, surowość, nieporuszenie drugim jakby losem kogoś, nie? To trickster może nagle zauroczyć mnie małym, biednym kotkiem na Facebooku i nagle go adoptuję. I później siedzę i myślę, kto adoptował kotka? A to trickster. Więc to mniej więcej trochę tak wygląda, że trickster porusza się pomiędzy kontrastami i na przykładzie kotka, to jest dobry przykład, pokazuje, że jeśli nie jesteśmy z tą energią w kontakcie, to ona momentami przejmuje nad nami kontrolę i robi co chce. Ale to nie jedyna cecha trickstera i w ogóle tej energii takiej naszej wewnętrznej, która łączy paradoksy, ponieważ można powiedzieć, że trickster jest ucieleśnieniem niespójności. My bardzo dużo mówimy o tym, żeby być spójnym, wiedzieć, co się chce, jeszcze to spójnie wyrażać. Dla trickstera to nuda. Trickster wie, że można być bardzo niespójnym, tak? Czyli tam może być 80% czegoś czarnego i 10 czy 20 białego. Ale ponieważ to nie jest postać taka archetypowa, która jest ani dobra, ani zła, to wszystko od kontekstu zależy trochę, co z niej jakby wynika, to mocą takiej postawy, czyli tego ucieleśniania niespójności, jest to, że trickster ma taką siłę wsparcia bardzo różnych opinii. Czyli dobrze zaprzęgnięta energia trickstera jest energią mediującą między skrajnymi na przykład stronami konfliktu. I na przykład moja osobista droga do też archetypy wewnętrzne się przeobrażają. Na początku są powiedzmy takie bardziej jednolite, później stają się kompleksowe, jak zaczyna się z nimi pracować. To mój trickster ewidentnie się jakby przekształcał z takiego, który głównie się buntuje i próbuje jakoś gdzieś wykrzyczeć więcej wolności dla mnie wewnętrznej, do takiego, który wspiera mnie w znajdowaniu mostów między ludźmi w bardzo odległych biegunach lub między częściami w danym człowieku, które są na odległych biegunach. To właśnie trickster pomaga mi to facylitować, więc to jest też niezwykle mocna energia, która może być i pozytywna, i oczywiście też negatywna. On jest ani dobry, ani zły. Trzecią cechą tej energii jest spryt. I ten spryt znamy na przykład z legendy o Twardowskim, który to podpisał pakt z diabłem. Natomiast małym, jakbyśmy powiedzieli teraz, małym druczkiem dopisał, że wykonalny ten pakt będzie w karczmie Rzym, znaczy w ogóle w Rzymie. I do tego Rzymu uznał, że nie pojedzie. No ale pojawił się właśnie w tej karczmie Rzym i tam go diabeł dorwał. Ale to nie spowodowało, że Twardowski w jakiś sposób stracił rezon i właśnie użył tej swojej tricksterowskiej energii, która się przejawia w sprycie, nawet w beznadziejnych sytuacjach, która pozwala wyjść z opresji. Więc tu też to jest kolejny przykład taki, kiedy ten spryt właśnie i energia tricksterowska nam po prostu dobrze robi. I takim ostatnim kawałkiem, ale też bardzo ważnym, jest banicja. W ogóle mamy taką tendencję wewnętrzną do
wysyłania dużych swoich części psychicznych na banicję. I najlepiej niech tam siedzą i się nie odzywają, ale one robią puk-puk w różnych dziwnych momentach. I tricksterem jest słynna postać Robin Hooda, to jedna z moich ukochanych postaci z dzieciństwa. I to, co Robin Hood robił jakby w legendzie, no to on był skazany na banicję, zabierał bogatym i dawał biednym i próbował jakoś taką zarządzać sprawiedliwość według własnego pomysłu. I to samo robi trickster w naszej psychice z tymi kawałkami psychiki, które zostały wysłane właśnie na banicję, czyli próbuje zabrać tym częściom, które za bardzo się rozpanoszyły, a dawać tym częściom, które się mniej rozpanoszyły. Czyli możemy już w takich, powiedzmy, skrajnych sytuacjach, kiedy bardzo mamy zniewolone jakieś części siebie, zupełnie jakby nie wytrzymywać jakiegoś momentu i robić coś zupełnie odwrotnego, czego się po sobie nie spodziewamy. I tu mi przychodzi taka opowieść mojej bliskiej znajomej, która będąc w drugiej ciąży, była na przyjęciu. Ponieważ jeszcze niedawno właśnie miała pierwsze dziecko, też długo karmiła, tam były różne alergie, wchodziły w grę. Ona do tego przez lata była wegetarianką i to też taką wegetarianką ideologiczną, czyli nie jadła mięsa ze względu na właśnie cierpienie zwierząt, no to był dla niej taki tak zwany no go. Nie robimy tego i koniec. No ale w drugiej ciąży będąc, nie wiedząc w ogóle jeszcze o tym, to się później dopiero jakby okazało, była właśnie na takim przyjęciu. No i mówi, że zdarzyła jej się taka sytuacja, że stoi sobie przy takim szwedzkim bufecie, tam różne rzeczy były rozłożone do jedzenia, i w pewnym momencie widzi siebie jakby z lotu ptaka, jak jej ręka chwyta ułamanego kabanosa i szybko wkłada sobie do buzi i go zajada. I teraz możecie się bardzo jakby zdziwić, bo to w ogóle brzmi jak coś szalonego. Natomiast to przykład tego, kiedy bardzo jakaś właśnie zmarginalizowana energia, w tym przypadku głodu, później jak się nad tym zastanawiałyśmy, to doszliśmy do wniosku po prostu, że ona była mocno już niedożywiona i w momencie, kiedy organizm był w ciąży, ona jeszcze o tym nie wiedziała, to nastąpiło po prostu, trickster wziął sprawę w swoje ręce i się dożywił. I to jest trochę humorystyczne, ale pokazuje w moim odczuciu, jak działa ta energia tricksterowska. Tutaj akurat z kabanosem. Ona później wróciła znowu do niejedzenia mięsa, trochę tylko zmieniła swoje jakby odżywianie, ale trickster potrafi w taki sam sposób zadziałać w każdym jednym jakby zjawisku i zachowaniu. I później jakby jest takie zdziwienie, że coś w nim wstąpiło. To właśnie często trickster, po prostu. I to jest właśnie energia Robin Hooda, który zabiera jednym częściom, a daje drugim. I oczywiście, jak ze wszystkim, na to tą sprawą regulującą jest dialog jednej części z drugą, a nie ich marginalizacja. Co się dzieje, jak wysyłamy tricksera na panicję, bo oczywiście to się dzieje. Zabiera nam to energię. W ogóle każda część psychiczna, której nie dajemy uwagi lub ją próbujemy trochę tak wyprzeć, to ona zabiera szmat energii. Więc później czasami są takie stany, że brakuje siły na coś, że szybko się męczymy, że życie nas wyprowadza z równowagi bardziej byśmy chcieli. To często są właśnie też sytuacje, że coś zostało tam wysłane i nie jest zaopiekowany. I to oczywiście, jakby się teraz na to wszystko spojrzało, to by się tak wydawało, że trickster to takie same plusy,
bo pomaga nam poruszać się między kontekstami, pomaga nam łączyć różne opinie, tak, jest spryt jak w Twardowskim, tu przy tym Robin Hoodzie, czyli taka też zaopiekowanie w nierównowadze, no ale z jakichś powodów to nie jest energia ani dobra, ani zła, ponieważ on potrafi też działać dokładnie w ten sam sposób, ale przeciwko nam. I to się dzieje, ja to obserwuję bardzo często przy nawykach, jeśli ktoś na przykład wprowadza nowe, zdrowe nawyki, to mogą być nawyki dotyczące zdrowego odżywiania, to mogą być w ogóle jakieś nawyki, które dbają o swoje potrzeby. Wydawałoby się, że no, droga utkana z czerwonego dywanu. A trickster, czyli ta energia, potrafi podstawiać nogę, wkręcać właśnie w takie sytuacje, w których robimy coś, co planowaliśmy trochę w inny sposób. Czyli w pewnym sensie można powiedzieć, że to jest energia, która w ogóle lubi robić na odwrót i dlatego też ją trzeba rozpoznawać, tak? Czyli to jest trochę taki proces, że najpierw się w ogóle daje jej głos, a później jak ja już z nią trochę gadam, to zauważam, czy ja chcę pójść za tą energią, czy ja jednak ją na przykład gdzieś przekierunkuję. I jedno i drugie może czasami być na zmianę, tak? Że czasami pójdę za tricksterem, a czasami go trochę przytrzymam, nie? Czyli patrzę trochę, z czego to wynika, że on coś chce tutaj chwycić z jakiegoś kabanosa, trzymając się tej metafory, która nam wyszła w dzisiejszym odcinku. I oczywiście to, co chcę powiedzieć na koniec, to, że my jako społeczeństwo wypieramy wszystkie energie, które są niedookreślone, mogą się kojarzyć, nie wiem, z czymś brudnym, nienormalnym, nie wiem, uczucia, które są niemile widziane, zachowania, które są niemile widziane i to wszystko, co jest wysłane właśnie na banicję jako nieakceptowalne, to jest pożywka dla trickstera, ponieważ on specjalizuje się w przekraczaniu tych granic między akceptowalnym a nieakceptowalnym. I w procesie dogadywania się z nim, to przede wszystkim jest ten proces przyglądania się temu, co we mnie nie było akceptowalne, czego ja nie akceptuję, czego ja nie dopuszczam i zaczynam to widzieć. Im więcej takich mostów uda mi się zbudować, tym mniejszą taką autonomiczną siłę zyskuje trickster, bo po prostu no, nie ma co robić. Nie ma co robić, bo tą robotę przyjmuje część świadoma. I też co jest ważne, że ta energia trickstera jest energią w sumie delikatną. On nie działa przemocowo, on nie działa z dużą taką jakby jakąś presją czy przemocą na psychikę. Raczej troszeczkę tak flirtuje w większości przypadków, tak? Bo czasami oczywiście przejmie tą energię i zrobi jakiś psikus, ale to nadal jest psikus, tak? Czyli nadal to jest psikus, że mimo, że jesteś wegetarianką, zjesz kabanosa i nawet nie wiesz, czemu ci się to przytrafiło, a nie, że zakładasz chlewnie na 1000 sztuk świń. To już mój trickster teraz wymyśla, już jakby teraz pojechał, nie? Ale tak, żeby pokazać trochę tą różnicę, że to są takie małe w sumie psikusy. I tutaj ważne jest, żeby sobie spojrzeć, że są takie trzy główne drogi z tym tricksterem. Jak się go trzyma mocno, to się, czyli za fraki nie pozwala mu się dojść do głosu, to się blokuje duża część ważnej energii. I to trzeba trochę poluzowywać. Jak się go zupełnie puszcza, to nie wiadomo, kiedy zrobi jakiś numer i przejmie kontrolę całkowitą, więc to też nie jest dobra strategia. Najlepszą strategią jest dogadywanie się i wtedy właśnie kreatywność spotyka szaleństwo i mogą razem tańczyć, nie przekraczając granicy żadną ze stron za bardzo. Jak chcecie popracować ze swoim tricksterem, to zapraszam do kart pracy. Pogłębić jeszcze ten temat można w
filmie, który jest z mocnej rozwojowej kawy, a ja dzisiaj już znikam i do zobaczenia, usłyszenia następnym razem. Dzięki.